Ta Komisja Europejska, ta Unia Europejska jest bankrutem, od którego nie możemy spodziewać już dzisiaj niczego dobrego, jak tylko szafowanie naszym losem, wysłuchiwanie skarg takich donosicieli z KOD-u i szturchanie Polaków kijem. Cała Polska was nie śmieje, demokracji bydło śmieje. Ja na tym, gdybym był na miejscu Tuska, dałbym polecenie spałować, oddać za to. Władzę trzeba szanować, wybierać mądrze, brać udział w wyborach, organizować się, ale potem szacunek. Ktoś ich wybrał, oni są przedstawicieli narodu. Nie mogą pozwolić sobie na takie, na opluwanie, na bijatykę. No. Panie premierze, zdecydowania, dość takiej zabawy. Władza to dyktatura. Opozycja robi co chce, media robią co chcą. Wiele organów państwa jest w gruncie rzeczy po stronie opozycji, ale jest dyktatura. Wymyślona rzeczywistość. Rzeczywistość, która nie ma nic wspólnego z faktami, ale jest podstawą rebelii, która w końcu kończy się upadkiem tego rządu. Przedstawiłem tylko kapitana Graczyka, który mnie zwerbował, żeby też tam był ktoś popytał, jak to było. W związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych jest zgodny z artykułem 2 i artykułem 67 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego te wszystkie komisje weneckie, dlatego ten cały burdel targowicki wybuchł, bo myśleli, że Polska będzie sobie, wprawdzie będą wybory, ale nic się nie zmieni. Na szczęście wprawdzie mamy ograniczone zaufanie do polityków wszystkich partii, ale mamy duże zaufanie chociażby do wyborców Prawa i Sprawiedliwości, bo wyborcy Prawa i Sprawiedliwości dokładnie myślą tak jak my i myślę, że siły patriotyczne powinny się zjednoczyć i ten rząd pchać ostro do przodu. Niech ten rząd czuje oddech narodu.